Witam Was serdecznie wszyscy. Jesteśmy na żwirowni w Kołbieli i właśnie przejechałem magiczny szlaban, który był zabezpieczony kawałkiem linki i tak dalej. Powiem Wam szczerze, podokręcałem sobie wszystko, żeby coś mi nie odpadło od rowerza. Znaczy kamerkę, żeby mi kamerka nie odpadła od rowerza. W kamerce wymieniłem baterię, bo tam już była stara. A chcę sprawdzić, ile ten rower da radę wytrzymać. Bo rzeczywiście mamy drogę, droga jak droga. Fajna droga. Będzie na prostości. Bokiem. Odkrywkowe kopalnie żwiru mają to za siebie, że na ich terenie drogi są takie sobie. Ale dla mnie nie ma problemu, jeżeli chodzi o jakąś drogę, żeby nie jechać dalej. Nie tym razem. Powiem tak, to że jest sucho, dodatkowy aspekt tego, że nie jest zbyt dobrze tu jeździć. Po prostu sobie, wiecie, zejdę, bo nie idzie jechać. Tam też coś słychać szaleje. Powiem tak, tu jest kupa piachu i rowerem na dwucalowych oponach to trochę nie za bardzo. Tu się będzie jeździć, dlatego większość tej trasy sobie po prostu przejdę, bo nie idzie tym jechać. Nawet nie chodzi o to, czy opony są nabite na tyle, czy na tyle. Po prostu jest taki suchy piach, że słuchajcie, nie idzie tędy jechać. A ja nie będę nic na siłę robił, bo to nie jest jakiś koncert życzeń, ale samo to, że będziecie mogli sobie pooglądać, jak to wygląda, to jest bajka. O, tu na przykład już mogę pojechać, ale też czuję, że koła schodzą w drugą stronę. Widać piękny przykład, 4x4 z turbiną. No zobaczcie, pan będzie sobie próbował wjechać, nawet dobrze mu to idzie. To się nazywa offroad dla samochodów, a ja robię offroad dla rowerów, czyli że jazda po trudnym terenie i tak dalej. Ale zapierdziela, szacun dla gościa. To trzeba mieć, powiem Wam szczerze, że jaja kupić sobie auto do walić tuningu, żeby tak posuwać jak on. Zobaczcie, same te
same te podjazdy to są gigantyczne. Ładnie się wbił. Zobaczcie. Powiem szczerze, tutaj na dobrą sprawę nawet kurde... Nawet szczerze maluchem by dało się wklepać. Zobaczcie. Piękny zjazd. Bardzo fajnym, kontrolowanym sposób. Miłej zabawy! No, turbo. Niezłe to turbo. Powiem szczerze, samym sobie coś takiego bym kupił i pozapierdzielał, ile fabryka daje. Ale ja ogólnie nie jestem za samochodami. Samochody mnie nigdy nie interesowały. Coś tam motoryzacją się interesuje, ale tyle o ile, żeby coś tam wiedzieć przed znajomymi i nie wypaść na idiotę po prostu. Więc coś tam się interesuje. Ale ogólnie rzecz biorąc, to motoryzacja mnie nie za bardzo interesuje. Mnie bardziej interesują rowery. A dokładnie technologie rowerowe, amortyzatory, sposoby działania różnych rzeczy, takie tematy, a nie jakieś kurwa tam samochody. Przepraszam za język, ale to jest prawda. Macie ogrom tego miejsca. Pochylę rower, jest gigantyczne. To miejsce jest gigantyczne. A wiecie, Rock Rider został przeze mnie zmodernizowany do żywego. Więc fajnie jest przyjechać tu i sprawdzić na co te cacko stać. Jeszcze przejadę tam, co tam jest. Mamy wjazd, tam jest trasa 50, koło Celestynowa i Kołbieli, a my lecimy dalej. Się zmieszczę, tutaj zmieszczę się. Jeżdżam na hamulcu, bo jeżeli zrobię jakiś błąd, to będzie kiepski. Przerzuciłem na mniejsze przełożenie, znaczy większe przełożenie. O, tylko na czwórce jeżdżę, ale powiem szczerze, to i tak bym nie za bardzo tu podjechał, jest zbyt sucho,
koła by zaczęły buksować. Słuchajcie, to też nie jest wyjście. Wiecie, nie chodzi, żeby zniszczyć rower, czy go uszkodzić, ale żeby się dobrze bawić. I będę to powtarzał. Typowe zagrożenie, kawałek drzewa powalony. O, powiem wam szczerze, że już się zmachałem, a dopiero się rozkręcam. Po prostu dlatego, że ukształtowanie terenu robi też swoje. Więc jesteśmy z powrotem na górze. Chcę zobaczyć, jak się sprawuje nowa bateria. Bo nie powiem, co się bała siździć. A chciałbym, żeby to nie chodzi, żeby się rozpędzić rowerem, właśnie, fajnie bawić. O, kamień i to spory. A poza tym, zobaczcie, macie takie słupki graniczne. Więc na nie też się położę. Bo jadąc, może to nawet tak przygotować. Mimo, że on mało wystaje z ziemi, może to nawet sobie zaskoczyć. Jak to było? Ekstremalne więzienie. Dla ludzi ekstremalnych. I Bartosza ze swoich kanałów. Bartosza z kanału Światlinica i Pawła z kanału Pawełka. No i oczywiście myślowa, pomyślcie sobie, co by było, gdyby człowiek nigdy nie wynalazł koła. O, zobaczcie, tam mamy staw na dole. Na dole mamy staw. Wow. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Kurde, nie? Nie na dół? Kurde, kogoś pogięło. Boże, jakiś metr. Była jaka dziura.
Ładnie weszło. Wiecie, powiem wam szczerze, to nawet nie chodzi, że nie chce mi się tam zjechać, tylko czekajcie, wypnę kamerę. Coś wam pokażę. Fajnie by było pokazać, jak udało się na czymś stanąć. Aha. O. Mamy mój rowerek, który ma takie zajebiste opony. Ale zobaczcie, nawierzchnia. I niech ktoś mi powie, że po czymś takim dach się jechać, to go chyba ubije. Na dole mamy stawy. To jest zbliżenie swoją magiczną kamerą. Tam mamy wodę i stawy. I jest zawaliście. Mimo że mamy zarąbisty osprzęt, mamy 8-biegową skrzynię biegów, wszystko wyregulowane na full, to powiem wam szczerze, że naprawdę te opony nie dają tu rady. Nie dają tu rady, bo jest za sucho. Po prostu jest za sucho. Do tego wszędzie leżą takie kamienie, różnego rodzaju rzeczy i po prostu nie idzie. Teraz pewnie wszyscy zrozumieli, o co biega. Jedziemy sobie dalej. Wow. Właśnie o tym powiedziałem. Dlatego tutaj jadę nawet moim rowerem jeszcze. Teraz ktoś powie, ale elektrykiem to byś leżał. Ja nie chcę elektryka. Nie po to mam mięśnie nóg niesamowicie silne, żeby teraz to wszystko stracić. I jak papa jeździć elektrykiem. Nie mówię, że elektryki są złe, ale elektryki są według mnie bardzo inne. Ja nie mówię, że nie jestem do was położenia. A ja mówię, że nie jestem do was. I macie coś takiego na drodze. Co robicie? Momentalnie robicie coś takiego. Pyk, odbijacie maksymalnie i to wam ratuje tyłek. Nawet jakbyście jechali w nocy. Zobaczycie coś takiego momentalnie szybko z tą kierownicą. Przechylacie się trochę na ten wiosny wniosek. Tu jesteście. Sprawdziłem, co działa. Spory ten skład, ale tu trzeba i tak zejść na dół, powiem wam tak, i zejdziemy sobie na dół. Ja chcę zobaczyć ten staw. Kurde, chłopie, jakbyś stawu nie widział. A nie, faktycznie jest ten staw. Jest, widać. To nie jest jakiś duży ten staw, ryb tam nie ma na pewno. O. Fajnie to nawet wygląda, no, ale zresztą co mi szkodzi. Najwyżej będzie trzeba wchodzić ponownie. I zobaczcie, lecicie tu rozpędzeni rowerem i teraz hamujecie. Nie zdążycie nawet zahamować, bo powiem wam szczerze, pochyłość terenu jest tak duża, że i tak wylądujecie w tym stawie. Nawet nie wiem, jakich hamulców byście nie mieli oprócz V-breaków, to nic wam to naprawdę nie da. Powiem wam szczerze, jesteście uwaleni momentalnie. Nic wam to nie da. Lecicie na ryj, na szyję. Definitywnie. Dlatego ja nie będę słuchał takich przygłupów, jak na YouTubie są niektórzy, którzy mówią, że o, ja leciałem ze 100 na godzinę po takiej pochyłości i potem wyszedłem z tego. Nie dasz rady. Tak wygląda staw na żwirowni w Kołbieli.
Czekajcie, mam swojego Srajkona, to wam pokażę, o co biega. Kurde, jak ja kocham takie rzeczy, mówić o co biega i tak dalej. Ja mam tak Srajkon. Jesteśmy tutaj. O, przystawię. Tu mamy miejscowość Kołbiel. Kołbiel. A tu mamy... Nie to. Tutaj mamy moją miejscowość Celestynów, a ja jestem tu w Kołbieli. Więc widzicie, a Kołbiel leży pod Warszawą. Po co wam pokazuję, gdzie jestem? Po to, żeby jak ktoś byłby zainteresowany, żeby mógł sobie wyszukać. Fajna miejscówka, podoba mi się. Oczywiście nagrywanie w HDR-ze, jak widzę, się włączyło. Kamera już się tak nie grzeje jak wcześniej. Teraz jest nowa bateria, o wiele fajniej to działa. Działa to bajka, przetrzemy. Teraz o wiele lepiej działa, zobaczcie, jaka piękna pogoda. No jest i rowerek. Jak na rocznik 2010, to sobie świetnie radzi. Oczywiście światło mamy. Tył pokazuje, że o, działa. I mocniejsze światło. Światło jest od Phoenixa. Oczywiście to nie jest reklama tych lampek rowerowych, a przednie jest od Jetta. Tylko ja po prostu pokazuję wam, że za niewielkie pieniądze można fajne rzeczy zdobyć. Jak już mówiłem, nie dość, że fajne rzeczy zdobyć, ale jestem kurde zmachany. Więc w Kołbieli jest taka fajna żwirownia, gdzie można sobie poszaleć na rowerze terenówką, czy nawet konno, albo wozem z kuniem, albo bryczką, albo czym wolicie po prostu. Dobra, zawijamy się dalej. Nie wiem, czy wam będzie się podobać, czy nie będzie. Mi się podoba taka forma wyjazdu i gadki śmatki. O, takie rzeczy to ja lubię, ale nie wjeżdżać w nie. To są typowe kocie łby, ale sobie wjeżdżę. Jak zwykle mój rower dał radę. Raczej nie. Czekajcie, jeszcze tak sprawdzę kontrolnie, czy klaków nie ma, jakby się dziwnie jechało. Nie, pełne, nabite na 3,5 bara. Trochę zmniejszyłem z 4. Nie, bo na ten teren to 4 tak nie za bardzo. Wow, ale ugrzązłem. I teraz co robimy, w takim momencie jak stoimy, mamy dwie wejścia, albo wcisnąć gaz do oporu, albo umiejętnie ruszyć. Ja sobie umiejętnie ruszę. Tak się nazywa umiejętne ruszenie, nie pełnym gazem, tylko zdecydowanie odpowiednim szybkim ruchem. No i gdzie teraz? Objedziemy sobie statik, moi mili. Objedziemy sobie statik. Stawić jest fajnie. I teraz coś pniemy się po górze. Możemy jeszcze i tu objechać stawik.
wjechaliśmy znów na to wielki. Te klimaty. Nie lubię te klimaty. Zobaczymy teraz, co moje tylko potrafi. No i już nie dałem rady, bo mi tył zaczął się odrywać od podłoża. Sorry bardzo, ale nie przy tym stanie wilgoci w gruncie. To nie na tym polega, żeby zachęcać. Ktoś tu zaczął sobie robić trasę, tylko jej nie dokończył. Aj, cholerka. Za dużo powalonych drzew. Nie przejadę tam. Ale możemy przejść. Fajnie, jarzyny. Wszystko do kompletu. Powiem wam szczerze, nawet nie zauważyłem, że tam się dwa kończy. No to bardzo fajnie wyglądało, obiecująco. Obiecująco to wyglądało. Więc mówię, kurde, droga, będzie fajnie. Się okazało, że nie ma drogi. O, dobra, jesteśmy. Jaka dziura się do tego walił. Byłoby nie za dobrze. Teraz musimy stąd wyjechać. A żeby to powiedzieć, ktoś powie, chłopie, jesteście na górze. Jesteście w błędzie. To jest jeszcze nie góra. A bynajmniej nie ta góra. Jakby na górę wjechać, to trzeba się naślić. Już prawie. To idzie tam, to idzie znowu na dół. Dlatego wam mówię, że czasem trzeba zapamiętać, gdzie się wjechało wcześniej. Tak, czyli nie ten. Siedliśmy, dobrze. O! Ja pierdolę papier. Kurde, tutaj to naprawdę trzeba.
Ale mnie obróciło. To co, będę to nie być obracany. A, nieźle. Fajnie, tylko że stanęliśmy. Fajnie, bajoro. O! Można się zmęczyć, naprawdę. O, co my tu mamy? Zjazd. Ten bezpieczny zjazd. Coś tam. O! Powiem wam tak. Nawet nie miałem możliwości, żeby cokolwiek zrobić, bo jakbym zrobił, to bym się wychrzanił. A jakbym nie zrobił, też bym się wychrzanił, ale za hamulce zadziałały w odpowiednim momencie. O. Dobra, lecimy na przejście. Koniec. Coś chcę wam pokazać, żeby mi nikt nie powiedział. Idzie finito. Nie na tych oponach. Bajka, nie? Lecieć prawie 30 i prawie w miejscu zahamować. Ła! Myślę, że będziecie mieli niezły film z tego. O! Jak się bawić, żeby maszyny nie rozwalić? Można, można. Powiem szczerze, nie żałuję. Zmachałem się jak świnia, ale było warto. Dlatego wam mówię, żeby stąd wyjechać, trzeba najpierw pojechać na górę. A tam jest dopiero góra. Ale was wkręciło, nie? Myśleliście wtedy, że już jestem na górze. A tu jest góra dopiero. To jest tak rozległe. O! Zobaczcie. Piękny krzemień. Zabiorę, mam kolegę w pracy. Jeszcze znajdę drugi, to będzie mógł ognisko rozpalać. Neandertalczyk kopany. O. Chwila przerwy. O, w mordę. O. Słuchajcie, coś wam pokażę. Bardzo ładny egzemplarz krzemienia znaleziony. Już jest mój. Powiem wam, ja zbieram sobie takie ciekawe egzemplarze.
Dam koledze w pracy, będzie mógł jak neandertalczyk. Ogień krzesać. Jakiś kijowy ten krzemień, bo się rozsypał. Dobra, jedziemy. Napić się tylko i jedziemy dalej. Mam nadzieję, że wam się podobało. Wyjeżdżamy ze żwirowni w Bielich. Nie wiem, w ręku odpocząć, żeby bajlando zgrać film na ile. Zobaczcie, jak zarąbiście. Zostały trzy kreski baterii. Powiem szczerze, nawet dobrze daje ta nowa bateria. Fajnie, fajnie. No dobra. Jedziemy. Powiem wam tak, to nie ma sensu zasuwać cały dzień po tej żwirowni. Ja chciałem wam pokazać, jak tu jest fajnie, że warto tu czasem przyjechać, nawet władować rower w pociąg. Przyjechać po to, żeby to poszaleć. Widzicie, ja nawet rower wziąłem specjalnie. Hamulce, żeby ich używać. O, zbyt niskie przełożenie do terenu. O, ale szurka. Thank you.